Dzisiaj postaramy się przybliżyć Wam nieco historię Sierpnicy. Jest to jedna z bardziej malowniczych wsi na terenie Sudetów w Górach Sowich. Sierpnica usytuowana jest wzdłuż potoku Kłobia, choć dzisiejsze nazwy używane przez hydrologów nieco troszeczkę odbiegają. Pierwsze wzmianki o Sierpnicy jako Riederswalde pochodzą z 1399 roku. Kolejne pojawiają się dopiero 150 lat później, około 1548 roku. Jest tu mowa o Rudoswalde, którego budowniczym miał być Melchior von Cedlicz z Burkatowa. Rodzina Cedliczów władała tymi terenami przez kilkaset lat. Miejscowość generalnie została zniszczona w czasie wojen husyckich, mniej więcej w roku 1427, kiedy cały teren Dolnego Śląska został objęty działaniami wojennymi. Pierwsi osadnicy po zakończeniu wojen husyckich pojawiają się tu dopiero w okolicach 1540 roku. Jest to jedna z najpóźniej zasiedlanych wsi w terenie Gór Sowich. Druga inskrypcja w kościele, którą odnajdywano jeszcze przed kompletną przebudową 1568 roku, mówi o tym, że w tym miejscu na chwałę Bożą został postawiony kościół, w który był swego rodzaju wyznacznikiem rozwoju wsi. O pierwszych pastorach, którzy służyli w tym kościele. Najbardziej znanym był niejaki Szymon Schreiber, który sam siebie nazywał Simeon Scriba z łaciny. Został tutaj sprowadzony przez Konrada von Hochberga z książa. Dowiadujemy się, że Hochbergowie odkupili od Cedliczów w Sierpnicę około 1578 roku. Sam Scriba opowiadał o tym w swoich wspomnieniach, że jego pierwsza gospodyni po 24 latach małżeństwa doczekała się 14 dzieci, a kolejna jego gospodyni, która w wieku 32 lat miała już 9 dzieci. Szymon Skryba zmarł w wieku 82 lat. W sumie sprawował posługę kapłańską przez 62 lata. I tak jak wspomniałem, jego mocodawcą, jego, można powiedzieć, swego rodzaju promotorem był tutaj hrabia von Hochberg, książę. Kolejnym dramatycznym okresem w historii Sierpnicy był czas wojny 30-letniej. W latach 1633-1635 na tych terenach wojska szwedzkie, które plądrowały te tereny, były stopniowo wypierane przez wojska Cesarstwa Austriackiego. Niemniej jednak bardzo mocno te tereny ucierpiały. Stąd między innymi wzięło się kilka legend, o których zapewne jeszcze w niedługim czasie Państwu opowiemy. Wojna 30-letnia zakończyła się podpisaniem pokoju westfalskiego, który dla tych terenów przyniósł ogromne zmiany. Ustalenia pokoju westfalskiego w znaczący sposób ograniczyły prawa protestantów. O ile księstwa brzeskie, legnickie, wołowskie, ziembickie czy oławskie oraz miasto Wrocław pozostały z pełną swobodą wyznaniową, o tyle cała reszta terenu Dolnego Śląska została objęta dużymi rygorami. Wierni wyznania protestanckiego mogli praktykować jedynie w trzech kościołach. To są te, które znamy dzisiaj jako kościoły pokoju. Takie na tym terenie były trzy. W Świdnicy, Jaworze i w Głogowie. Kościół w Głogowie spłonął. Dzisiaj możemy podziwiać tylko te dwa, w Jaworze i w Świdnicy. Wieś główny rozkwit, największy rozkwit miała w okresie po przyłączeniu do Prus i jak w większości wsi Dolnego Śląska, Gór Sowich, dominowało tutaj tkactwo chałupnicze, uprawiano i przerabiano len. Prawa handlu płótnem uzyskał od Fryderyka Wielkiego Walim, a że jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie i właściwie tylko wystarczyło przejść przez górę i trafić do Walimia na cotygodniowy targ płótnem, także Sierpnica bardzo mocno na tym skorzystała i zaczęła się bardzo szybko rozwijać.
Mieszkańcy Sierpnicy to głównie ubodzy rolnicy. Warunki wegetacji na polach, które były obsiewane zbożem, ziemniakami, były bardzo trudne. Dużo wysiłku wymagała uprawa tak ciężkiej gleby. Używano do tego zamiast koni wołów, a i tak nie przysparzało to takich korzyści i takich dochodów, żeby można było z tego się utrzymać. Wieś miała swoje karczmy. Jedna z nich znajdowała się w początkowej części wsi na wysokości około 450 metrów. Sama Sierpnica wznosi się na wysokość ponad 600 metrów nad poziomem morza. Bryła kościoła, jaką znamy dzisiaj, to jest efekt gruntownej przebudowy w latach 30., właściwie na początku lat 30. XX wieku. W 1913 roku pojawił się w zeszytach śląskich artykuł głoszący o tym, że kościół wymaga gruntownej naprawy. Jednak okres I wojny światowej na długie lata wstrzymał remont i dopiero po zakończeniu działań wojennych, kiedy zebrano odpowiednie środki, przystąpiono do przebudowy kościoła. Podsienia, w których się dzisiaj znajdujemy, niektórzy nazywają sobotami, być może w nawiązaniu do innych kościołów, w których mieli się biedni gromadzić przed niedzielną mszą. Natomiast jest to typowe rozwiązanie architektoniczne. Są to okapy, które mają ograniczyć działanie wody destrukcyjne na mury kościoła, na podmurówkę, która się znajduje w kościele, i jednocześnie uatrakcyjniają wizualnie. Wraz z przebudową całej bryły kościoła przeniesiono również na drugą stronę obecną zakrystię i ta bryła, którą oglądamy dzisiaj, to jest tak na dobrą sprawę efekt prac ratujących tak na dobrą sprawę kościół w latach 30. XX wieku. Kościół można zwiedzać przy okazji odprawianej co niedzielę mszy świętej przed lub po jej zakończeniu. Najstarszymi zabytkami ruchomymi w kościele jest ambona i chrzcielnica, jak również dzwon, który znajduje się w wieży. Kościoła do dzisiaj funkcjonuje cmentarz, na którym chowani są mieszkańcy Sierpnicy. Z drugiej strony drogi są relikty starego ewangelickiego cmentarza, ponieważ tylko i wyłącznie katolicy byli chowani bezpośrednio przy kościele, a ewangelicy na drugiej części, po drugiej stronie ulicy. Teren, jak większość z naszych widzów wie, jest to obszar objęty działaniami projektu RIZE. Sierpnicy II wojny światowej był wyłączony z funkcjonowania i ludność miała ograniczony dostęp do lasów, w których zlokalizowane były obozy należące do projektu RIZE. Największym obiektem na terenie gminy Głuszyca jest oczywiście Osówka. Sierpnica po okresie transformacji straciła bardzo mocno. Część ludności opuściła swoje gospodarstwa, szukając pracy w dużych ośrodkach przemysłowych. Natomiast zaczęli pojawiać się nowi osadnicy, nowa fala przybyszów, zainteresowanych ładnymi widokami, możliwością aktywnego spędzenia czasu, bliskość dużych ośrodków turystycznych i szlaków, chociażby Wielka Sowa, otwarte do zwiedzania obiekty RIZE. One powodują, że napływa tu bardzo dużo osób, które zauroczone tym terenem chcą założyć tutaj swoje nowe siedliska i
jest to szansa rozwoju dla Sierpnicy jako jednej z najładniejszych, jednej z najciekawszych i historycznie, i turystycznie miejscowości w rejonie, czy na terenie gminy Głuszyca.